Dobrze, to pozwolicie Państwo, że rozpocznę kolejne wydarzenie z cyklu Powrót Gombrowicza. Zacznę oczywiście od bohatera naszego spotkania, pan Georges Lavelli. Człowiek, który zrobił mnóstwo bardzo dobrych spektakli teatralnych, ale wyreżyserował też przed 50 laty światową prapremierę Ślubu Witolda Gombrowicza. Pamiętne przedstawienie, od którego, jak twierdzi wielu, zaczął się pochód po świecie Teatru Gombrowiczowskiego, triumfalny pochód. Zanim oddam głos panu Januszowi Majcherkowi, który z panem Lavellim będzie rozmawiał za pośrednictwem pani Agnieszki Kinel, to chciałbym jeszcze przyjemne gospodarskie obowiązki, to znaczy powitać naszych gości, wszystkich Państwa serdecznie, a niektórych szczególnie serdecznie. No niestety nie mogę powitać, jak Państwo zapewne wiecie, pani Rity Gombrowicz, której zdrowie nie pozwoliło do nas przybyć. Już jesteśmy umówieni na jesień, więc spotkamy się jesienią. Zatem witam i mam zaszczyt przywitać panią chargée d'affaires ambasady Argentyny, Patrycję Salas. Witam pani minister. Witam serdecznie panią Mazdę Jordan, towarzyszącą pani minister, tłumaczkę literatury iberoamerykańskiej przede wszystkim, a przy okazji też z ambasady argentyńskiej. Witam panią Dominique Poulenges, która jest panu Lavellemu bliska nie tylko artystycznie, tak bym to powiedział w skrócie. Witam panią Annę Łabęcką z Uniwersytetu w Rennes. Pani Anna wykłada literaturę, przemyca Francuzom Gombrowicza, jak dzisiaj ustaliliśmy. Jest też długoletnią współpracowniczką pani Rity Gombrowicz, miała swój udział w opracowaniu Kronosu. Witam serdecznie. Znana już naszej publiczności pani Klementyna Suchanow, specjalistka od Gombrowicza i od biografii Gombrowicza, również współredagująca Kronos. I witam pana Zygmunta Krause, wybitnego kompozytora, ale też mogę tak powiedzieć, panie Zygmuncie, przyjaciela naszego muzeum, dzięki życzliwości którego dochodzi do dzisiejszego spotkania. Na końcu współgospodarz, a usiadł tam z tyłu, Jarosław Klejnocki, dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie, którego w Sole jest skromnym oddziałem. Mam jeszcze do odczytania, pozwolicie państwo, list od osoby, która również miała być dzisiaj z nami, jeszcze dwa tygodnie temu tak się wydawało, od osoby, która miała duży udział w tym spektaklu, pani Krystyny Zachwatowicz. Otóż pani Krystyna pisze do nas: droga Rito, drogi Georges, szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo. Żałuję bardzo, że nie mogę być dzisiaj w Muzeum Witolda Gombrowicza i razem z wami świętować 50. rocznicę wystawienia jego sztuki Ślub w Paryżu. To przedstawienie, z czego możemy razem z Georgesem Lavellim być naprawdę dumni, zapoczątkowało triumfalny pochód tej wspaniałej sztuki przez sceny świata. Byłabym jednak nielojalna wobec niedawno zmarłego naszego przyjaciela Jerzego Jarockiego, wybitnego polskiego reżysera, gdybym nie wspomniała wystawienia przez niego Ślubu w Studenckim Teatrze na Śląsku w roku 1960. To tam mogłam w warunkach amatorskiego przedstawienia sprawdzić moje pomysły scenograficzne i kostiumowe, tak dobrze potem przyjęte i wykorzystane przez Georgesa w naszej paryskiej prapremierze. Gombrowicz dowiedział się o tym amatorskim spektaklu i wybaczył nam, że został wystawiony bez jego zgody. Dostałam od niego w tej sprawie bardzo miły list. O paryskiej premierze wiedział oczywiście, ale inscenizacji naszej nigdy nie zobaczył. Projekty kostiumów wysłałam mu wcześniej i wiem, że był z pomysłów postaci raczej zadowolony. Natomiast o dekoracjach złożonych z zardzewiałych samochodów i starych maszyn, a szczególnie o muzyce Diego Massona, wykonywanej na instrumentach perkusyjnych i na blaszanych elementach dekoracji, pisał z prawdziwym zgorszeniem. Może przekonałoby go obejrzenie spektaklu, a może to zgorszenie było też jego grą, nie dowiemy się tego już nigdy.
Wspominam kilka moich spotkań z Gombrowiczem zawsze z największym wzruszeniem. A pamiętając jego zdrowo ironiczny i niechętny stosunek do wszelkich tytułów i etatowych zajęć, nie wiem, czy usprawiedliwiłby moją dzisiejszą nieobecność. Jestem pewna, jak bardzo by się wyśmiewał, że na starość zostałam profesorem, a w Krakowie zatrzymuje mnie wysłana przez Ministerstwo Kultury komisja akredytacyjna. Mogłabym tylko go zapewnić, że traktuję te zajęcia poważnie, ale z należytym dystansem i że nic a nic się nie zmieniłam, no może trochę osiwiałam od czasu naszego ślubu w paryskim Teatrze Récamier. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie mi dane odwiedzić w Sole Muzeum Gombrowicza, tak ważne miejsce poświęcone naszemu największemu pisarzowi, Krystyna Zachwatowicz-Wajda. I to już miłych obowiązków, naprawdę koniec. Dziękuję. Szanowny panie, szanowne panie, szanowni panowie. Jestem poruszony, nie ukrywam. Zaraz spróbuję wytłumaczyć dlaczego. Otóż wiele lat temu, na początku lat 80., studiując wtedy w szkole teatralnej, przygotowywałem pracę o związkach Witolda Gombrowicza z teatrem. Wiedziałem oczywiście o przedstawieniu, które pan Jorge Lavelli, prepremierowym przedstawieniu ślubu, które pan Jorge Lavelli zrealizował w Paryżu w 1963 roku, ale wiedziałem niewiele. Tyle właściwie, co dowiedziałem się od cytowanej tu przed chwilą Krystyny Zachwatowicz, która mi wtedy opowiadała o tym przedstawieniu, a także ze zdjęć. Nie przyszło mi wtedy w owym 81 bodaj roku do głowy, że 30 parę lat później będę miał po pierwsze okazję obejrzeć to przedstawienie, które tu Państwo mają, zdaje się, na podglądzie, ponieważ okazało się, że podczas gościnnych występów grupy pana Lavellego ze ślubem w Berlinie Zachodnim, tamtejsza telewizja zarejestrowała ten spektakl w 1965 roku i dosłownie kilkanaście dni temu pani Rita Gombrowicz przysłała mi płytę z nagraniem za pośrednictwem pana dyrektora Tyczyńskiego. Obejrzałem to przedstawienie i proszę mi wierzyć, nie jest to kurtuazyjny komplement. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Państwo zdają sobie sprawę, że 50 lat dla przedstawienia teatralnego to jest coś strasznego. To jest czas, który likwiduje właściwie przedstawienie. Przedstawienia się bardzo szybko starzeją. Oglądając ślub pana Lavellego, miałem wrażenie, że obcuję z niesłychanie nowoczesnym i świetnym teatrem. I mam nadzieję, że za chwilę o tym porozmawiamy. A to, że za chwilę o tym porozmawiamy, jest drugim powodem tego, że jestem poruszony, ponieważ oczywiście 30 parę lat temu nie przyszło mi do głowy, że kiedyś spotka mnie ten zaszczyt i przyjemność, żeby z Jorge Lavellim oko w oko osobiście mieć możliwość rozmawiania. No to skoro tak, to rozmawiajmy. Napisał pan, czy powiedział pan kiedyś, komentując ślub Gombrowicza, że zawsze miał pan wrażenie, obcując tym tekstem, że on został napisany specjalnie dla pana. Czy mógłbym prosić o komentarz do tych słów? Bonsoir, d'abord à tous. Je crois oui, je pense que c'est possible que je pense que ce texte avait été écrit par moi, et pour moi, parce que... Oui. Myślę, że tak, myślę, że to jest możliwe, że kiedyś powiedziałem, że tekst ten był napisany specjalnie dla mnie. Parce qu'il réunissait des préoccupations qui étaient les miennes, en tant que metteur en scène et dramaturge, disons. Ponieważ opowiadał o tym, o moich działaniach, działaniach reżysera teatralnego. Donc, ils sont très nombreux à cette motivation. Mais c'est vrai que j'avais trouvé
d'abord qu'il y avait dans l'écriture de Gombrowicz une liberté qui est une liberté, la liberté qu'il peut trouver un romancier lorsqu'il écrit sans contrainte. Przede wszystkim odkryłem, że Gombrowicz pisał w sposób wolny, w sposób swobodny. Jest to wolność powieściopisarza, który nie jest niczym ograniczony. D'abord, il y avait une organisation, disons, musicale du texte, naturellement musicale. Et cela, c'était un élément de grand intérêt pour quelqu'un qui, comme moi, cherchait toujours, avant de connaître cet ouvrage dans la traduction qui a été faite, qui pratiquait, qui cherchait un jeu dramatique qui échappe au naturalisme. Ważna jest też organizacja samego tekstu, więc ten tekst moim zdaniem jest zorganizowany w sposób muzyczny, można powiedzieć. I dla kogoś takiego jak ja, kto zawsze szuka w tekście, w utworze gry dramatycznej, która nie byłaby powiedzmy naturalistyczna, jest to coś bardzo interesującego. Ce texte était joué à l'occasion d'un concours qui était un concours très important à l'époque, c'était le concours des jeunes compagnies. Wystawiliśmy ten tekst przy okazji konkursu, który w tamtych czasach był niezwykle ważny. Był to konkurs dla młodych zespołów teatralnych. Il y a eu toute une série de coïncidences qui a fait que je puisse participer à ces concours. Je n'habitais pas comme régulièrement, comme maintenant, par exemple. À Paris, j'étais venu comme boursier du Fonds national des arts d'Argentine, et qui était présidé par Victoria Ocampo, une femme très connue, surtout pour la publication d'une revue littéraire qui s'appelait Sur, et où il participait, où il faisait appel aux écrivains les plus importants d'Amérique et aussi européens. Et elle présidait le Fonds national de la SAR. Donc, je suis venu pour 6 mois et qu'après, c'est continué encore, c'est renouvelé pour d'autres 6 mois. Voilà, un an, en somme. To, że mogłem wziąć udział w tym konkursie, zawdzięczam całemu takiemu cyklowi różnych zbiegów okoliczności. Przede wszystkim ja wtedy nie mieszkałem w Paryżu. Przyjechałem do Paryża jako stypendysta Argentyńskiego Narodowego Funduszu Sztuki, na czele któremu przewodniczyła pani Victoria Campo, Ocampo. Która była również, prowadziła takie wydawnictwo literackie pod tytułem Sun, które właśnie wydawało różnych teksty różnych pisarzy, zwłaszcza z Ameryki Południowej. I przyjechałem do Paryża na okres pół roku. Bon, je dirais simplement, non, c'est pas anecdotique ce que je dis, mais quand même, il y avait une série de coïncidences qui ont fait que j'avais présenté un spectacle une seule fois dans un théâtre qui était le théâtre de l'Alliance Française à Paris. Był więc to cykl zbiegów okoliczności. Nie jest to po prostu anegdotka. Przedtem wystawiłem jeden spektakl tylko raz w teatrze, który był teatrem Towarzystwa Francuskiego Alliance Française w Paryżu. C'est un spectacle Jean Tardieu. Był to spektakl Jeana Tardieu. Un poète très connu qui faisait partie de ceux qui ont participé à la recherche au théâtre de recherche et aussi à la recherche musicale, qui travaillait beaucoup pour la radio, pour la sonorité des mots, pour l'organisation musicale d'un texte, etc. Un poète exquis, plein d'humour et d'imagination. Jean Tardieu jest to bardzo znany poeta, który współpracował z takim teatrem eksperymentalnym, można powiedzieć, który był bardzo wrażliwy na muzyczność spektakli. Pracował też dla radia, który zajmował się dźwiękiem, brzmieniem słów. Wspaniały poeta.
Alors, ce spectacle s'était joué une seule fois dans ce théâtre, et le directeur de ce théâtre, de l'Alliance française, était un critique très connu. Et il a invité un monsieur qui était inspecteur général ou inspecteur de théâtre, dépendant du ministère de la Culture. Więc wystawiłem ten spektakl tylko jeden jedyny raz i wtedy dyrektor tego teatru Alliance Française, który był bardzo znanym krytykiem, zaprosił na ten spektakl inspektora, można powiedzieć inspektora teatrów z ramienia Ministerstwa Kultury. Alors, il avait beaucoup aimé, beaucoup intéressé ce travail et il connaissait pas mon nom et il a dit qui est ce monsieur. Alors il a voulu me voir et il m'a dit, vous allez travailler ici, à Paris. J'ai dit, ah, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, mais peut-être, je ne sais pas. I temu inspektorowi spektakl bardzo się podobał, bardzo go zainteresował, ale no, nie znał mnie, nie znał mojego nazwiska. Spytał się, kim jest ta osoba, która zrealizowała ten spektakl. Chciał się ze mną spotkać i spytał, czy mam plany pozostania w Paryżu. Odpowiedziałem, że nie wiem. Alors, il a dit, vous avez beaucoup d'imagination. Je pense que si vous restez, venez me voir. Parce que l'année prochaine, il y a une chose très importante à Paris, c'est le grand concours professionnel des jeunes compagnies. I powiedział mi on, jeżeli zostanie pan w Paryżu, to proszę przyjść do mnie, ponieważ ma pan niezwykle bogatą wyobraźnię, a w przyszłym roku będziemy mieć bardzo ważne wydarzenie w Paryżu, konkurs młodych zespołów teatralnych. Vous pourrez participer si vous le souhaitez. Jeśli będzie pan chciał, będzie mógł pan wziąć udział w tym wydarzeniu, w tym konkursie. Alors, cette chose a fait que je me suis intéressé au théâtre, j'avais pas mal d'amis autour de moi et en disant, bon, je dois trouver un ouvrage qui corresponde à ce que je vais faire, etc. Et comme il y en avait plusieurs Polonais dans un institut auquel je participais, qui s'appelle l'Université du Théâtre des Nations, et les Polonais, ils ont dit, il y a Gombrowicz. C'est Gombrowicz, il dit, ah, je connais, il habite à Buenos Aires. Mais je connais pas son théâtre. I ponieważ byłem zainteresowany udziałem w tym konkursie, zacząłem poszukiwać utworu, który mógłbym wystawić, czegoś, co byłoby zgodne z tym, co chcę i lubię robić. A ponieważ w szkole, na zajęcia, w której wtedy uczęszczałem, czyli Université du Théâtre des Nations, było wielu Polaków, powiedzieli mi, jest taki pisarz, nazywa się Gombrowicz, mieszka w Buenos Aires. Powiedziałem, znam Gombrowicza, ale nie znam jego utworów teatralnych. Alors donc, j'ai lu le texte que Gombrowicz avait envoyé avec ses amis qui l'entouraient toujours dans ses réunions littéraires, et surtout on jouait aux échecs, etc. Et il avait fait lui-même une traduction en français du mariage. Il avait envoyé aussi à Albert Camus. Et je ne me souviens pas la date de ça. C'est ce texte-là, une copie de ce texte-là qu'on m'a passé. Quelqu'un a dit, je connais ce texte, Je peux vous donner une copie, parce que Camus avait lu la pièce, il avait écrit un petit mot que je dois avoir quelque part, qui était dans les manuscrits, et il disait, envoyez le texte à Jean-Louis Barrault, qui était un ami, il lui disait, regarde ce texte, ça me semble assez surprenant, peut-être tu pourrais faire quelque chose, une chose comme ça. Et il avait été un peu surpris par la pièce, mais lui-même était écrivain de théâtre, vous savez bien. Donc il a passé ça à Barrault, et Barrault n'a jamais monté cette pièce. Alors, j'ai lu ce texte, qui était une traduction plutôt académique de la pièce. Par la suite, il y a Jelensky,
traducteur et écrivain polonais qui était installé à Paris et qui connaissait très bien Gombrowicz parce qu'il était le grand défenseur de Gombrowicz. C'est lui qui a fait le plus pour faire connaître son œuvre. Donc, il a travaillé aussi dans la traduction et la pièce est devenue intéressante. Et à ce moment-là, je l'ai donné au directeur du théâtre de l'Alliance française, qui était en critique, et il m'a fait une réponse, une critique sur la pièce, sur l'ouvrage, qu'il découvrait aussi, évidemment, très aiguë, très extraordinaire, où il remarquait ce qu'il y avait d'exceptionnel, d'imaginatif et de rare, disons, dans la dramaturgie de Gombrowicz. Je crois que c'est un des papiers les plus intéressants que j'ai lu sur cette pièce, sur cette œuvre de Gombrowicz. Ja muszę powiedzieć, że ja dostałem kopię tekstu Ślubu Gombrowicza. Była to kopia tłumaczenia ślubu wykonanego przez samego Gombrowicza na język francuski. Tekstu, który Gombrowicz wysłał do Alberta Camus. I Camus napisał na tej swojej wersji takie słówko, w którym jakby no sugerował, żeby ten tekst wysłać do Jeana-Louisa Barrault. Ponieważ uważał, że tekst jest bardzo interesujący Camus, który sam pisał utwory teatralne. Barrault nigdy tej sztuki nie wystawił. Trzeba też powiedzieć, że było to tłumaczenie, można powiedzieć, akademickie. I później Jeleński, tłumacz, pisarz polski, również pracował nad tym tłumaczeniem. Sztuka stała się bardzo interesująca. Ja ją pokazałem dyrektorowi Teatru Alliance Française, temu, który był również krytykiem właśnie, i on napisał na tym tekście taką krótką uwagę, krótką odpowiedź, wykazał to, co w tym tekście, dlaczego ten tekst jest taki wspaniały, taki wyjątkowy i taki no, bardzo pełen wyobraźni. I myślę, że to najważniejsza uwaga o twórczości Gombrowicza, jaką kiedykolwiek przeczytałem. Przepraszam, czy nie było tak, że pan czytał, jeszcze będąc w Buenos Aires, Ślub w przekładzie jako El Casamiento, w przekładzie na hiszpański i zapomniał pan, że pan to czytał? Oui, je l'ai lu. Oui, c'est vrai. J'avais lu Les Mariages parce que quelqu'un, quand j'habitais Buenos Aires, on m'avait donné ce texte comme une curiosité. Et j'avais lu ce texte, mais après je l'avais oublié. Et quand j'ai lu la traduction qui avait été faite en définitive, je pensais que je connaissais vaguement cette pièce, mais je ne me souvenais plus de cette version que pourtant j'avais lue et que je conserve d'ailleurs dans ma bibliothèque. Alors, et c'est celle qui est là, la même édition. Alors, donc, c'est vrai qu'il y avait un écho, mais quand même, il y a une particularité, c'est que la version Argentine, c'était une folie véritable, parce que c'est une traduction qui a été faite par Gombrowicz et ses amis de la cité. Et ses amis, ils ont décidé de l'écrire, non pas dans la langue espagnole, je dirais, mais dans son argentin de la ville, et avec les particularités de la ville de Buenos Aires. Mais, c'est-à-dire comme il parle à tout le monde. Donc la pièce était, d'un point de vue du langage, était parlée, les rois, les princes, ils parlaient comme les personnages qui parlent dans la rue, quoi. C'était une chose drôle par les décalages entre la langue et les sujets. C'était très étrange. Et je pense qu'ils se sont amusés beaucoup à faire ça. Et que ça lui a plu à Gombrowicz, qui ne parlait pas très bien non plus l'espagnol à ce moment. Peut-être que par la suite, il avait dominé davantage. Mais ça l'avait beaucoup amusé. Et peut-être un éditeur l'avait semblé intéressant qu'un Polonais vienne écrire une pièce de cette sorte. Je crois qu'il y avait quelque chose qui était,
qui était comme une espèce de décalage avec lequel ils sont voulu jouer. Et pour compléter cette parenthèse, je dirais que un jour, après la représentation du mariage, à la reprise en 64, il y a quelqu'un, j'étais dans une loge, il y a quelqu'un qui a tapé à la porte, qui a ouvert la porte et qui m'a récité, par cœur évidemment, les monologues du commissaire de police dans la pièce, dans le mariage. Et c'était délirant, comment il jouait ça, non ? Pour dire que, bon, que la pièce avait resté quand même, avait marqué quand même quelques ans. Certainement, ils n'ont pas joué, ils n'avaient pas joué cette pièce, mais il avait appris, il s'avait donné la peine d'apprendre ces monologues qui lui semblaient extraordinaires, extravagants, et en sachant que le personnage était un chef de la police. Oui. Tak, to prawda, że czytałem Ślub po hiszpańsku, o czym później zapomniałem. Ktoś kiedyś dał mi to tłumaczenie na język hiszpański jako swojego rodzaju ciekawostkę, ponieważ było to tłumaczenie, którego dokonał sam Gombrowicz wraz z przyjaciółmi. I myślę, że oni dobrze się bawili, kiedy robili to tłumaczenie, ponieważ Ślub został przetłumaczony w takim slangu miejskim, typowym dla Buenos Aires. Więc to było bardzo ciekawe, bardzo śmieszne, że te wszystkie postaci mówiły właśnie takim slangiem typowym dla Buenos Aires. I żeby zamknąć ten nawias, powiem, że w 1964 roku po przedstawieniu właśnie Ślubu ktoś zapukał do drzwi mojego biura i wszedł recytując monolog komisarza policji. Alors, donc, ce prologue, je dirais, complète un peu les choix de cet ouvrage, c'est-à-dire que les choix que j'ai faits, c'était aussi un choix qui demandait aux acteurs, au début, une très grande disponibilité. Un mot que j'ai utilisé très souvent en parlant aux acteurs. Non? I właśnie dlatego dokonałem takiego, a nie innego wyboru, ale muszę też powiedzieć, że praca nad Ślubem wymagała od aktorów wielkiej dyspozycyjności. Dyspozycyjność było to słowo, którego często wtedy używałem. Właśnie, jeśli można tutaj dopytać, dlatego że wedle mojej wiedzy państwo pracowali, przygotowując się do konkursu, 2 miesiące bez zarobków. Wiem z jakichś też pana wyznań, że był pan ciągany przed sądy z powodu niezapłaconych długów, do których pana miłość do Gombrowicza doprowadziła. Ale aktorzy jednak poddali się tej dyscyplinie, uwierzyli w Gombrowicza razem z panem.